Jeszcze raz kochani, bardzo, bardzo serdecznie witam. Jako że w tym tygodniu przeżywaliśmy takie piękne chwile, kiedy jako Kościół możemy się jednoczyć wspólnie na modlitwie, kiedy możemy uczestniczyć w tych wspólnych spotkaniach, w tych czytankach, które są przepiękne, które opisują na temat uczniostwa. Tego zlecenia, do którego jako Kościół zostaliśmy powołani. Dlatego też i w dniu dzisiejszym y, przygotowałem kazanie takie, które by troszeczkę pasowało nam do tego tygodniowego rozważania tych czytanek. Tytuł Kazania w Mocy Ducha. Patrząc na dzisiejsze chrześcijaństwo i Kościół, widzimy, jak Wielką potrzebą jest ożywienie moje ożywienie, Twoje ożywienie, nasze ożywienie. Przez wiele lat podejmowaliśmy wszelkiego rodzaju działania misyjne i dalej to robimy, dalej podejmujemy. Opracowujemy różną strategię, aby dotrzeć do ludzkich serc. Wdrażamy takie nowe metody działań. I widzimy, że mimo naszego zaangażowania, mimo naszej służby, mimo naszego poświęcenia i oddania, i naprawdę w naszym kraju robimy tak wiele, w porównaniu nawet z innymi krajami, a Kościół się nie rozwija. Po prostu od wielu, wielu lat, jak tylko przyszedłem do Kościoła, ile nas było, tyle nas jest, przestaliśmy się rozwijać. Nie wiem i nie znam przyczyny, ale to. Czego ja potrzebuję, może i Wy potrzebujecie, to ożywienia, ducha świętego, aby mógł poruszyć nasze serca. Chociaż te wydarzenia, jak pandemia czy wojna na Ukrainie, którą obserwujemy, jakby coś zaczęło zmieniać w mentalności ludzkich, umysłów, serc. Ludzie zauważyłem, że zaczynają poszukiwać Boga. Ludzie zaczynają bardziej interesować się Słowem Bożym, zaczynają interesować się proroctwami. Dzisiaj ludzie naprawdę częściej zadają pytania wtedy, kiedy po prostu przebywamy z tymi ludźmi, odwiedzamy, gdzieś tam jesteśmy, jakiekolwiek działania. Ludzie są bardziej otwarci na Ewangelię. Ale musimy pamiętać, że Pojawiają się również trudności, jak i ograniczenia w działaniach misyjnych. I wszyscy mamy świadomość zawartej tej obietnicy, którą Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24:14, że Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Jak to możliwe, że Ewangelia dotrze do wszystkich? Jak słabość dzisiejszego Kościoła można uczynić jego siłą, a szept dźwiękiem trąby? Jak z apatii i letności można wykrzesać świadomo krzyczącą potrzebę. Dzisiaj chciałbym, abyśmy w szczególny sposób skoncentrowali się na jednej księdze. Księdze dziejów apostolskich. Bo księga dziejów apostolskich ona, ona kryje w sobie dynamit, który wysadzi chwiejność. I nieudolność chrystianizmu wstrząśnie duchową ospałością Kościoła chrześcijańskiego, świata, ale również wierzę, że ospałością Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Kiedy Chrystus ukazuje się uczniom przed swoim wniebowstąpieniem, mówi o obietnicy. I to Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i wiersz ósmy, gdzie Pan Jezus mówi: Weźmiecie moc ducha świętego, kiedy stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. To są jedno z ostatnich słów Pana Jezusa Chrystusa przed Niebowstąpieniem. Kiedy już zmartwychwstał dzisiaj żeśmy mogli studiować jak bardzo ważne, ważne jest zmartwychwstanie Chrystusa, który jest tym pierwiastkiem. tego ogólnego zmartwychwstania przy jego powtórnym przyjściu Misja ewangelizacyjna, mająca za zadanie budowanie kościoła chrześcijańskiego została rozpoczęta. Została rozpoczęta dwa tysiące lat temu. I Chrystus wyposaża swój Kościół w największą moc we wszechświecie. To ma nam uświadomić, że wszystkie nasze ludzkie zdolności będą bezużyteczne, jeżeli nie będziemy połączeni z Niebem. To tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy skutecznie wykonać to zadanie, do którego jako Kościół zostaliśmy powołani. To jest Boży dar skutecznego świadczenia o Jezusie. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu Duchowi to się stanie, mówi Pan. To wszystko nie dokonuje się według mądrej strategii apostołów. Ale wypełnieniem Bożego planu. Chrystus zadbał o wszystko, aby wyrwać Kościół z obojętności. Księga rozpoczyna się obietnicą, ale ta księga rozpoczyna się również i programem dla Judei, Samarii i nawet całego świata. Ta księga dziejów apostolskich jest podręcznikiem misyjnym chrystianizmu. I zwróćmy uwagę, że dzieje apostolskie nie są księgą napisaną. To nie jest dokończona księga, bo dzieje chrześcijaństwa one dalej są. Dzisiaj my, jako Kościół, tworzymy również dzieje rozwoju chrześcijanizmu. Tylko my będziemy poznawać to wieczności. Dzisiaj moje i Twoje życie, moje i Twoje zaangażowanie, moje i Twoje poświęcenie jest wpisane właśnie w tą księgę, księgę dziejów apostolskich. To są tak naprawdę dzieje Ducha Świętego. I wierzę, że Duch Święty dalej i jeszcze z większą mocą będzie działał, bo przecież mamy obietnicę wylania Ducha Świętego. Dlaczego? Księga Dziejów Apostolskich nie jest, nie jest zakończona księgą? Ponieważ zadanie nakreślone na jej stronicach nie jest jeszcze dokończone. Prawdziwe zakończenie Dziejów Apostolskich będzie napisane w naszych czasach ognistymi literami. Będzie to ogień Ducha Świętego. Ponownie wzniecający płomień Ewangelii. Rozpalony jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty w szczególny sposób będzie działał i oddziaływał na nas, działał w nas, przez nas i na innych. Zobaczmy, że Ewangelia Jana poprzeza dzieje apostolskie, bo tam Ewangelia Jana kończy się w 21 rozdziale wierszu 3 i wierszu 4. I tam czytamy takie słowa. Gdzie Piotr mówi tak: Idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Zobaczmy, jak kończy się tutaj ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Apostołowie wracają do swojego zajęcia. I idę łowić ryby, mówi Piotr, oni mówią: my z tobą pójdziemy. Nie ma co robić, pójdziemy. Ale kiedy poszli łowić ryby, nic nie złowili. Ale tam na brzegu stał Jezus. To stojący na brzegu Chrystus obraca ich klęskę w błogosławieństwo, w bezprecedens bezprecedensowy sukces. Pusta sieć zostaje napełniona do granic wytrzymałości. To wspaniałe wydarzenie jest znakomitym wstępem właśnie do księgi Dziejów Apostolskich. Odtąd nikt już nie ujrzy Jezusa na okręcie rybackim uczniów, ponieważ On będzie stał na niebiańskim brzegu. Jego głos nieść się będzie z wiatrem Ducha Świętego, jeśli jednak Jego wyznawcy słuchać będą Jego wskazówek, z pewnością nadejdzie sukces. Misja ewangelizacyjna zostanie wykonana, a sieć Ewangelii wypełniona. Po brzegi. Jakim wspaniałym wprowadzeniem jest ta księga. Opisuje formowanie się zborów, do których pisane były listy. To właśnie ta księga opisuje nawrócenie i misyjną działalność Pawła Starcu. To właśnie Duch Chrystusa kierował czynami pierwszych przywódców. Tak sięga opisuje, jak Boże światło ewangelii docierało z Jerozolimy, z Jerozolimy do Antiochii, z Antiochii do Efezu, z Efezu do Trojady, a z Trojady do Filipi i dalej aż po, krańca, po krańce świata. Do Aten, do Koryntu, powiedzcie mi. I ta Ewangelia, i to światło zostało rozniecone nawet w pałacu Cezara. Jak to się stało? Jak to możliwe? Ponieważ wszyscy wyznawcy Kościoła Apostolskiego opowiadali o Chrystusie. Wszyscy. Ta prawdziwa światłość świata najpierw zawitała. W maleńkiej wiosce ludzkiej. Rozjaśniła wzgórze Galilei. Następnie została pozornie przyćmiona na kalwarii. Jednak dzieje apostolskie pokazują, że wbrew obawom uczniów wcale nie zgasła. Przeciwnie. Błyszczy i migocze, a jej blask jaśnieje przez Morze Egejskie, wypełnia Azję, Grecję, Italię. Takim światłem, jakie nigdy przedtem nie jaśniało na lądzie ani na morzu. Ponieważ orędziem jest Ewangelia. Ewangelia Jezusa Chrystusa. To nie jest psychologia, to nie jest polityka, to nie jest etyka, to nie jest dobra rada, ale to jest dobra nowina. Że Bóg zwyciężył grzech, przez śmierć i zmartwychwstanie, i daje ci życie. I możesz przyjąć to życie i żyć nie tylko w nim, z nim tutaj, ale również i żyć wiecznie. To uczniowie pozyskali tysiące ludzi. I to był właśnie ten temat temat zmartwychwstania Chrystusa. Tak naprawdę rozpalił świat, rozpalił uczniów, właśnie którzy otrzymali dar Ducha Świętego. Dlaczego uczniowie pozyskali tysiące ludzi, a nie Chrystus? Ponieważ również głosili o przebaczeniu grzechu. Kiedy otworzymy sobie piąty rozdział dziejów apostolskich. I wiersz 42, to tam czytamy takie słowa. Nie przestawali, przepraszam, czwarty rozdział, 40. Piąty rozdział, 42, przepraszam. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać, zwiastując dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. To jest to, że oni inaczej nie potrafili, oni inaczej nie umieli. Jak tylko mówić o Jezusie Chrystusie. Wyobrażacie sobie, że my dzisiaj możemy nic innego nie umieć jak tylko opowiadać o Jezusie Chrystusie. Jakie to piękne. A więc popatrzmy co dalej. Dalej gdybyśmy czytali to te poselstwo niechże więc będzie wam wiadome mężowie bracia, że przez tego bywa wam zwiastowane odpuszczenie grzechów i że w nim każdy kto wierzy bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim. Czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza? To jest 13 rozdział, wiersz 38 i 39. I później, wracając do piątego rozdziału, wiersza 31, czytamy: Tego wywyższył Bóg jako władz, wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. To przesłanie, ono posiadało moc. Ponieważ nawoływało do pokuty i skruchy. Skruka, skrucha i pokuta są pierwszym krokiem do Chrystusa. Pokuta, tak samo jak i przebaczenie, oczywiście jest Bożym darem danym przez Chrystusa, bo musimy pamiętać, że przecież to dobroć Boża prowadzi nas do upamiętania. To dobroć Boża sprawiła, że nasze serce zaczęły bardziej bić. To dobroć Boża objawiona na krzyżu, ta miłość Boża sprawiła, że moje serce zapragnęło Jezusa, że zapragnąłem w swoim życiu Jezusa. Dobroć Boża do tego doprowadziła. I miłość Boża, żadna skrucha, moi drodzy, nie jest prawdziwa, jeśli nie pociąga za sobą dzieła duchowej odnowy. Jeżeli człowiek nie odwróci się od grzechu, to w jego życiu nie nastąpi żadna zmiana. Całe dzieło chrześcijaństwa, które nie odbywa się przez Ducha Świętego, staje się jałowe i obraca się w nicość. Ludzie wtedy stają się tylko religijni. Ale Pan Jezus nie powołuje nas do religijności, ale do życia, do duchowości, do poświęcenia. Ellen White w książce Działalność apostołów Napisała takie jedno bardzo ważne zdanie. Jeśli wyznawcy Kościoła Bożego dzisiaj nie będą mieli żywej więzi ze źródłem wszelkiego duchowego rozwoju, to nie będą gotowi na czas żniwa. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy mieli relacje z naszym zbawicielem. Jak otrzymywali ducha świętego wierzący pierwszego wieku? Co musieli czynić? Zobaczmy, że sprawozdanie Ewangelii Jana w szóstym rozdziale y, opisuje nam nakarmieniu pięciu tysięcy. Kiedy zostają zaspokojone potrzeby ludzi, to zwróćmy uwagę, co później ludzie mówią. Co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Ludzie, którym Chrystus zaspokaja ich potrzeby, zaspokaja ich głód, którzy są nauczani, oni w którymś momencie mówią, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Co Pan Jezus odpowiedział? A to jest dzieło Boże wierzyć w tego, kogo On posłał. Kiedy Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy zwiastował Jezusa, przekonane tłumy pytały, co mamy czynić? Co mamy czynić mężowie bracia? Co należy do nas? Czy nie widzimy, czy nie widzimy, moi drodzy, nacisk na uczynki ludzkie? Który rozbrzmiewa w całym Piśmie Świętym. Abyśmy coś zrobili, abyśmy coś uczynili, abyśmy dopomogli Panu Jezusowi, żebyśmy byli zbawieni. Ale przecież zbawienie to jest Boży Dar. On od Boga pochodzi. Ale wiemy, że kiedy przyjmujesz Jezusa. Tu uczynki to są jako owoc. Owoc przyjęcia zbawienia, owoc przyjęcia usprawiedliwienia. I wtedy masz, te uczynki to są takie pragnienie i chcenie, ale to też pochodzi od Boga. To też pochodzi od Boga, bo Bóg chce z Tobą współpracować. Co mamy czynić? Co mamy czynić my wierzący w XXI wieku? To samo, te same poselstwo, które Piotr skierował dwa tysiące lat temu. A Piotr do nich. Upamiętajcie się i niech się każdy z Was da ochcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów Waszych, otrzymacie dar Ducha Świętego. Wiara i upamiętanie to jest to, czego potrzebujemy również dzisiaj. Paść do stóp zbawiciela ze skruszonym sercem i prosić o zmianę swojego charakteru. Prosić o zmianę swojego serca. Prosić, abyśmy mogli być naprawdę innymi, bardziej podobnymi do naszego zbawiciela. Tu powinno nas pociągać, popychać. Powinniśmy pragnąć, wołać dniami i nocami. Ja wiem, że każdy z nas jest inny. Ale wiem jedno, że jak Pan Jezus jest w naszym sercu i w naszym życiu, to ono inaczej przybiega. Ono, my inaczej funkcjonujemy. My jesteśmy innymi ludźmi, nawet może nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego. Dlatego, że my potrzebujemy siły z zewnątrz, siły spoza nas, żeby ten święty duch mógł właśnie nas ogarnąć, porwać, wznieść, zmienić, przekształcić. Na Boże podobieństwo i Boże piękno. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile to się stanie, ale dzięki mojemu duchowi, mówi Pan zastępów. Co można powiedzieć o metodzie, za pomocą której Kościół Apostolski głosił światu Ewangelię? Odpowiedź znajduje się w tej księdze w Księdze Dziejów Apostolskich 71 razy jest zmiankowany Duch Święty. To właśnie ten Chrystusowy dar zesłany po Jego w niebo wstąpieniu, ta owa obietnica, ta owa moc z wysokości jest sekretem rozwoju Kościoła apostolskiego. I naprawdę, mimo że dzisiaj jako Kościół jesteśmy bardzo zaangażowani. Zbory są wie, jedne bardziej, inne troszeczkę mniej, ale tak naprawdę jesteśmy zaangażowani. Powiedzcie, dlaczego się nie rozwijamy? Może wina liderów? Ale liderzy to również pastorzy, liderzy to również Wy, jako starsi Zboru, liderzy to również Wy. Wy powinniście być też liderami. Coś jest, że przestaliśmy się rozwijać. Wiem jedno, jeżeli nie pozwolimy Duchowi Świętemu, by poruszył głębię mojego serca. Naszego serca. Abyśmy mogli nauczyć się patrzeć na wywyższonego Jezusa na krzyżu, ukrzyżowanego. Wiecie dlaczego na krzyżu? Bo to ci powala na kolana. Krzyż pokazuje ci tak naprawdę, kim jesteś, kim jestem ja, że jestem grzesznikiem i mój Pan właśnie oddał swoje życie za mnie. Tu nie ma Twojego wykształcenia, to się nie liczy Twoje wykształcenie, Twoje pochodzenie. Twoja mądrość, Twoja elokwencja, nie wiadomo co. Krzyż powala każdego na kolana i pokazuje, kim jestem. Jestem grzesznikiem, Panie, i potrzebuję Twojej pomocy, Twojego natchnienia, potrzebuję Twojego prowadzenia. Żeby żyć, trzeba umrzeć. I myślę, że problem w kościele mamy taki, że chyba nie do końca. Umarliśmy. Za bardzo żyje może, może ja, może moje ja, a może i Twoje ja. Za mało się poddaliśmy Zbawicielowi. Tak wiele mamy czasami do powiedzenia. A tak mało mówimy Panu Jezusie, Panu Jezusowi o sobie. Odniesiemy zwycięstwo nad grzechem i pokusą tylko wtedy, gdy pozwolimy Chrystusowi żyć Jego zwycięskim życiem w nas, przez dzieło Ducha Świętego. Dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich, on jest niesamowity. Widzicie, on jest niesamowity. Wiersz od 44 do 48 czytamy. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił duch święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogod został wylany dar ducha świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Czy może ktoś odmówić wody, aby ochcić tych, którzy otrzymali ducha świętego, jak i my? I rozkazał ich ochcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Wyobrażacie sobie, że dar ducha świętego poganie otrzymali przed chrztem? Wyobrażam sobie, wiecie, poganie bez obrzezania, bez przyłączenia ich do Izraela, bez chrztu otrzymują ducha świętego. Jest to rzecz nie mieszcząca się w żydowskim sposobie myślenia. I my jako kościół może byśmy chcieli mieć też wyłączność tylko dla siebie, że Duch Święty tylko zostanie wylany na nas, na mnie i na ciebie, ale na innych to nie. Ale może okazać się, że ten Duch Święty będzie właśnie działał na innych bardziej i mocniej niż może na ciebie i mnie, bo może nasze serca są zamknięte na wpływ i działanie Ducha Świętego. Bo tak wiele mamy do powiedzenia. Największą moją potrzebą, może i Twoją, największą potrzebą Kościoła ostatków nie jest liczba okrzczonych wyznawców. Największą potrzebą Kościoła nie jest w zatrudnienie więcej pastorów. Największą potrzebą Kościoła nie, jest w, nie są większe finanse. Największą potrzebą Kościoła, moją i Twoją, jest dar Ducha Świętego. Amen. Jakże ja bardzo potrzebuję daru Ducha Świętego. Jakże jako Kościół potrzebujemy daru Ducha Świętego. Siostry. Drodzy przyjaciele i bracia, czy chcecie być napełnieni obecnością Ducha Świętego? Czyż to nie powinno być naszym marzeniem, naszą tęsknotą, naszym pragnieniem? Boże, jak ja bym chciał, aby mógł mnie Duch Święty porwać, wznieść na te wyżyny uświęcenia, poświęcenia, działania, mocy? Czy nie tęsknicie za tym? Ja naprawdę tęsknię. Ja bym nie chciał patrzeć i żyć w kościele takiego, wiecie, formalizmu, marazmu. No po prostu brakuje nam coś. Mi brakuje tak wiele. Chciałbym, aby to się zmieniło. Abyśmy mogli być naprawdę napełnieni Duchem Świętym. Aby nasze zbory naprawdę, aby żyły duchowo. Aby wielu ludzi, którzy przyjdą, aby powiedzieli naprawdę, tu jest Bóg obecny. Ja czuję obecność Boga. wybranych poselstwach. Strona 55. Czytamy. Jedynie chrzest Ducha Świętego może doprowadzić Kościół do właściwego stanu i przygotować lud Boży na szybko zbliżający się konflikt. Chrzest Ducha Świętego, podobny do tego, jaki miał miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, doprowadzi do ożywienia prawdziwej pobożności i dokonania wielu cudownych dzieł. Siostry, bracia, przyjaciele, badajcie Słowo Boże, badajcie ducha prorostwa, czytajcie, rozkochujcie się w tym, rozkochujcie się w Chrystusie, rozkochujcie się w misji, rozkochujcie się w mówieniu. I to nie musi być wcale Ewangelia w pigułce, ale to może być Ewangelia naprawdę rozszerzona, bo jak będzie żył mocą ducha świętego, naprawdę ludzie będą chcieli nas słuchać. Tylko czy duch święty, czy on przemawia przeze mnie, czy on mieszka we mnie, czy ja jestem jego narzędziem, czy może chcę dominować, czy może chcę rządzić. Ale moc ducha świętego zawsze objawia się tam, kiedy jest wyciszenie, pokora. I uniżenie. Wtedy, wtedy jesteśmy gotowi, aby Duch Święty nas porwał, wzniósł na te wyżyny bliżej Niego. Pewna legenda opowiada, opowiada o chłopcu, którego jakaś pozaziemska istota zapewniała i powiedziała, Wypowiedz jakieś życzenie, a ono na pewno się spełni. Więc jak to mały chłopiec, chwilkę pomyślał i powiedział: Moim jedynym życzeniem jest, aby wszystkie moje następne życzenia spełniły się. Dar Ducha Świętego jest skarbem z nieba najwspanialszym i najpiękniejszym, przynoszącym ze sobą wszystkie inne skarby. Jak masz Ducha Świętego, to masz wszystko. Jak Kościół ma Ducha Świętego, to Kościół wyposażony jest w wszystko. We wszystkie dary, talenty, we wszystko jesteśmy wyposażeni. Dlatego to jest najgorętszą moją i wierzę i waszą potrzebą, dar Ducha Świętego. Dlatego zwróćmy uwagę, to nie jest przypadek, że zrobił się skomasowany atak na Ducha Świętego, że to nie jest osoba, nie jest istota, że to jest jakaś tam moc. No bo jeżeli Cię Duch Święty nie przekona, jeżeli Cię Duch Święty nie obdarzy mądrością, to kto Cię ma przekonać? Jaką moc macie przekonać? To po to Pan Jezus odszedł. Mówi: Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jak po, ja odejdę, to przyślę do was Ducha Świętego. On was wprowadzi, on was wam przypomni, on was nauczy. I dlatego jest taki atak na Ducha Świętego. I dlatego mamy problemy w Kościele. I dlatego niektórzy się nie rozwijają. Diabeł ma świadomość, że jeżeli uda mu się zanegować osobowość Ducha Świętego, odniesie triumf. Dlatego Chrystus dał nam Ducha Świętego jako pocieszyciela. Każdy z nas, kto przyjmuje Chrystusa, ma Syna Bożego jako swoją sprawiedliwość w niebie i ma Ducha Świętego jako ciągłą obecność Bożą tutaj na ziemi, wystarczającej. Wystarczająco w każdej sytuacji. Gdy Boży Kościół obudzi się z letargu i uświadomi sobie tę chwalebną prawdę, to podbój świata dla Chrystusa zostanie śpiesznie ukończony. Ja wierzę, ja wierzę, że świat usłyszy Ewangelię. Ja wierzę, że podbój świata dokończy się. Ja wierzę, że jako Kościół Boży staniemy, wykonamy te zadanie. I wierzę, bo mam świadomość, że bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, że w którymś momencie, nie wiem co się musi wydarzyć, może w świecie, nie wiem co się musi wydarzyć, może w kościele, ale jestem pewny i przekonany, że Duch Święty nas porwie. Nie wiem czy wszystkich, nie wiem czy wszystkich, bo wielu ma odejść, ale porwie nas. I dzieło Ewangelii zostanie ogłoszone. Kolejny cytat. Nie, nim Pan przyjdzie po raz ostatni na Ziemię, by sądzić ludzi, wśród jego wiernych nastąpi powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich, duch święty i moc Boża zostaną wylane na jego dzieci. Co Chrystus uczynił? Dla Kościoła w czasach apostolskich to również uczyni dzisiaj dla nas, dla tego Kościoła, naszego Kościoła, w którym jesteśmy, jako Zgromadzenie Boże. Jakże błogosławiony musi być ten zbór, ten Kościół, gdzie właśnie uczymy się z tej księgi, z księgi dziejów apostolskich, skutecznego orędzia i metody ewangelizacji świata. Zostaliśmy powołani, kochani, do tego, aby wzmacniać, uczyć, prowadzić innych do Chrystusa. Dlatego tak bardzo mi się podobają te czytanki na temat uczniostwa. Wiecie, dlaczego tak dużo odchodzi ludzi z kościoła? Bo nie czynimy ich uczniami. My ich tylko zanurzamy. Coś tam powiemy o Chrystusie, oni się zafascynują, a potem ich zostawiamy. I to jest kolejna rzecz, którą mamy. Po prostu się nauczyć i czynić tych, którzy przychodzą, uczniami. Uczeń ma czynić ucznia. I wtedy duchowo zaczniemy żyć. Bóg wzywa nas do wznioślejszego związku z Nim, niż większość z nas do tej pory doświadczyła. Chrystus nie jest naprawdę. E... Zadowolony z mojego może i z Twojego stanu. Chrystus chciałby, aby mój duchowy stan i Twój duchowy stan mógł być jeszcze piękniejszy. Wzywa nas, abyśmy padli do Jego stóp w pokorze i w uniżeniu. I zapragnęli Go bardziej, więcej, mocniej. Abyśmy dalej się jemu porwać, ponieważ on już przychodzi. Czy jesteśmy gotowi na jego spotkanie? Czy słyszymy odgłosy zbliżających się jego kroków? Naprawdę, nasz Pan przychodzi. Naprawdę, historia tego świata się kończy. Zbliżamy się do końca ziemskiej pielgrzymki. Zbliżamy się do końca historii tego świata. Przed nami wspaniała przyszłość, wspaniałe życie, wspaniałe niebo, wspaniałe niebiańskie Jeruzalem. Chcemy się poddać? W tym szczególnym czasie chcemy zrezygnować? Nie. Tyle lat walki, tyle lat dążenia, i teraz w tym jednym z najważniejszych momencie mamy być odsiani siostry, bracia. Nie pozwólmy na to. Wołajmy do Pana, módlmy się jedni za drugich. Aby te spotkania modlitewne nie były, że raz w roku spotykamy się, ale to codziennie przez rok. Przecież my się spotykamy tutaj w naszych salach, naprawdę w sobotę. Jak to jest, że w czasach apostolskich spotykali się codziennie. Mieli czas dla swojego Pana. Tego nam potrzeba. My dzisiaj to się chcieli zamknąć na najwięcej spustów, zamków. Zagubiliśmy wspólnotę. Relacje wzajemne. Przecież ja pamiętam jeszcze 30 lat temu, jak przyszedłem do kościoła, że było inaczej. Ja wiem, że grzech stał się mocniejszy, silniejszy. Bardziej uzurpuje sobie prawo. Bardziej zniszczył ten świat. Ale tego Jezusa i Ewangelia jest ta sama. W niej jest moc, siła do prowadzenia zwycięskiego życia. Amen? Wcale nie musimy być uzależnieni. Wcale nie musimy ciągle upadać, ale możemy być zwycięzcami, bo w niebie to tylko zwycięzcy będą, taka propa. Tam tylko zwycięzcy będą. To, co słyszymy i to, co widzimy, nie pozwólmy, aby zabrało lub ukradło nam to wiarę. Niech ta Księga, Boża Księga, cała Księga, nie tylko dzieje apostolskie, będzie tym szczególnym słowem. Codziennego dnia, każdego dnia, dla Pana z Panem. Szukajmy rad, szukajmy ukojenia, szukajmy mądrości, szukajmy obecności Pana. Ta księga, ona to wszystko nam pokaże i objawi. Dlatego, siostry, bracia, najpiękniejszy czas jest przed nami. Cóż to taki kryzys? To jest początek kryzysu, ależ on się tylko będzie pogłębiał. On nie minie. Musimy się przyzwyczaić do tego kryzysu, ale w tym kryzysie musimy się ufać musimy się uczyć zaufania Jezusowi w Jego obietnice, które są nam dane, których tak bardzo potrzebujemy na dzisiejszy czas. Niech te Boże obietnice. Nie pozwólcie. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wam wydarł Boże obietnice. Bo to one są nadzieją do naszego funkcjonowania, do naszego życia. Niech dobry Bóg, ma was swej opiece, niech was inspiruje, niech was wzmocni. Niech was obdarzy jeszcze. Większą mocą i potęgą Ducha Świętego. Abym, jak przyjadę następną razę do Wiswy, mógł widzieć jeszcze większe poruszenie. Wow! Jeszcze większe namaszczenie. Że wtedy, jak pojadę w inne miejsce, powiem: Widziałem Pana. Widziałem wylanie Ducha Świętego. Życzę Wam, abyście doświadczyli tutaj, w, tej, w tym pięknym miejscu, w tym pięknym domu modlitwy. Niech to się spełni w waszym życiu. I Boże i dopomóż. Amen.